podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Ostróda wotum zaufania. Wzięliśmy właśnie udział w czwartej już w tej kadencji debacie o stanie naszego miasta. Pretekstem do niej był oczywiście raport, z którym wszyscy się zapoznaliśmy. No i ja muszę stwierdzić, że to opracowanie mi się podoba, można z niego wyciągnąć bardzo dużo interesujących informacji, no ale wiemy też doskonale, że życie nie jest takie jak, albo nie zawsze jest takie, jakim pokazują je statystyki. W ubiegłym roku, zabierając głos w debacie o stanie miasta, mówiłem, że pod rządami pana burmistrza Zbigniewa Michalaka Ostróda pogrąża się w stagnacji, a w niektórych obszarach jest wręcz degradowana. Te wszystkie problemy nie tylko nie zostały dotychczas rozwiązane, ale wręcz pogłębiły się, a do nich dochodzą jeszcze nowe. W związku z powyższym, mając na uwadze wszystkie te argumenty, nasz klub, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, zagłosuje przeciwko udzieleniu wotum zaufania panu burmistrzowi. W większości oczywiście podpisujemy się pod tymi informacjami. Również istotnym argumentem, bardzo istotnym, było spotkanie tutaj dwa dni wcześniej z pracownikami MOPS-u. Stanowiskiem Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość będziemy głosować przeciwko udzieleniu wotum zaufania dla pana burmistrza. Dziękuję. W związku z tym wszystkim, co zostało tu wcześniej przedłożone, Klub Radny Dobro Wspólne będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze... Przepraszam, wotum zaufania. Proszę bardzo, panie burmistrz. Z tej dyskusji wynikałoby, że w Ostródzie nic się nie dzieje, że miasto naprawdę upada w długach, że się cofnęło, że nie ma współpracy z samorządami. Was proszę państwa o jedno. Obserwuje nas około 100 osób, tylko 100 osób. Ale to, co państwo mówicie, jest kłamstwem. Na jakiej podstawie macie wiedzę, że my jako miasto Ostróda nie współpracujemy z innymi samorządowcami? Z jakiej wiedzy to bierzecie? Z internetu? Czy może w Kauflandzie, jak to nas mówicie, ktoś wam mówi? Dziwne, że ja współpracuję z każdym wójtem, burmistrzem, starostą. Szczególnie mamy dużo wspólnego, dużo wspólnych inwestycji i wspólnych działań. Ja do tej pory głosowałem tak. Dzisiaj zagłosuję trochę gorzej dla pana burmistrza, bo popełnił zbyt dużo oczywistych, trudnych działań, które były tak krytycznie postrzeżone w trakcie dyskusji. Chyba jest to jakościowo najlepszy raport i najbardziej jakościowa debata. W związku z tym, tak jak powiedziałem, zagłosuję wstrzymując się od głosu. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję. Uchwała nr 58 / 2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Ostróda wotum zaufania. Proszę o oddanie głosu. Za 2 głosy, przeciw 14, 2 osoby się wstrzymały, 3 osoby są nieobecne. Przechodzimy do kolejnego punktu, do 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Ostróda za 2021 rok. Podczas głosowania nad absolutorium udzielonego burmistrzowi od samego początku mojej pracy w samorządzie wyznaję zasadę, że pozytywna opinia komisji rewizyjnej i pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wyznacznikiem udzielenia absolutorium przeze mnie. Także na pewno będę głosowała za udzieleniem absolutorium. Po pierwsze, no nie mogę z koleżanką się zgodzić, w związku z tym, że to są słupki. Oczywiście jest wszystko dobrze, słupki są. Natomiast chodzi o same zarządzanie, o same wykonywanie uchwał i współpraca z Radą na temat tego budżetu. I pozwolę sobie zacząć od tego, że pierwsze, cmentarz. Przeznaczyliśmy w 2021 roku 1 000 000 zł. Następna sprawa, przystanki autobusowe. Następna sprawa, i tutaj chcę powiedzieć tak, czystość w Ostródzie. Następną sprawę chciałbym prosić, oświetlenie. Następna sprawa, zieleń w mieście. Dobrze, a teraz chciałbym, i tu bym poprosił pana Damiana, żebyście państwo, bo rozmawialiśmy o
placu zabaw. Ja nie mogę wyjść z podziwu, że te place zabaw półtorej roku to trwa. Zobaczcie Państwo, to jest ulica Jagienki. Popachy, trawa. Teraz dopiero od tygodnia, o tutaj widać, trawa została skoszona. Popatrzcie, ile tam jest zabawek. Nie ma w ogóle. Nic nie jest zrobione. To jest szkoła numer jeden. Proszę Państwa, woła o pomstę do nieba przy Orliku. Zobaczcie, co tam jest. I zobaczcie, widzicie Państwo te takie mocno zielone place. Przecież to zagraża bezpieczeństwu. I tu jest, mamy szkołę numer dwa. To jest plac, jak widzicie Państwo, od tego drzewa w lewą stronę. To o, tutaj bardziej widać. To jest plac zabaw. Pojechałem sprawdzić to. Obszedłem całą szkołę, patrzę, gdzie jest plac zabaw, gdzie są zabawki. Poszedłem do pani dyrektor i pytam, pani dyrektor, a gdzie jest plac zabaw? A pani dyrektor mówi, no to jest właśnie ten teren. Prosiłbym dalej o tą żeglugę. Tak są składowane, proszę Państwa, zabawki. Tutaj jest tak, są takie gotowe, powiedzmy, domki, jak gdyby. Ja potem zaraz pokażę to na zdjęciach. Widać, że jest 6 równoważni, 3 karuzele i 4 zabawki takie sprężynowe. No i tam później te takie place zabudowane. To widzicie Państwo, jak to jest pięknie składowane. Chciałbym wrócić jeszcze. W 2020, końcówka 2021, było zapewnienie. Wszystkie place zabaw będą ogrodzone. Czy któryś plac został zabaw ogrodzony? Żaden. I chciałbym jeszcze jedną sprawę poruszyć, już ostatnią. Tam są ładowarki, panie Damianie, poprosiłbym. Proszę Państwa, zapłacone było, to jest ładowarka, która kosztuje w granicach, ja tu sobie zapisałem, w granicach 160 tysięcy brutto. My wydaliśmy 365 tysięcy na ładowarkę, która w ogóle nie jest kompatybilna z autobusami. Mało tego. Proszę Państwa, mam też, jestem w posiadaniu pisma, które mówi wyraźnie, że Urząd Miasta sam pokryje koszty tej ładowarki. Pociągnąłem temat dalej, chciałem się dowiedzieć w takim układzie, bo pan prezes napisał, że na moje zapytanie, że rozmawiał z Solarisem i z innymi firmami, jakby wyglądały zamontowanie ładowarek w tych dwóch autobusach, żeby one były przystosowane do tej ładowarki, która stoi i która pochłania duże koszty utrzymania. I otrzymałem odpowiedź takim, że firma Solaris wyceniła to na kwotę prawie 80 tysięcy złotych. To jest, proszę Państwa, niegospodarność i chryja, że 365 tysięcy zostały w pan burmistrz, bo to poszło stąd, z Urzędu Miasta. Nie wiem, ktoś nie dopatrzył, ktoś nie sprawdził. 365 tysięcy stoi, bo stoi. Jest od ponad roku niewykorzystana. I dlatego też, jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium, nasz klub będzie albo się wstrzyma, albo będzie przeciwny udzieleniu absolutorium dla burmistrza. Dziękuję. Całkowicie podpisuję się pod tym, co mówił pan Kowalski. Rzeczywiście, Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje pozytywną opinię, dlatego że słupki mocno się zgadzają, natomiast my wszyscy wiemy, jak ten budżet poprzedniego roku był realizowany. I chcę powiedzieć, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie się wstrzymywał lub będzie przeciw. Jeszcze w imieniu Klubu Dobrowspólne. Zgadzam się z panią Anią, słupki się zgadzają i my nie mamy tu żadnej pretensji, dlatego zagłosowaliśmy za sprawozdaniem finansowym, bo ono jest zgodne. No, nie ma tu co nad tym dyskutować. A jeżeli chodzi o całokształt polityki burmistrza, ten marazm inwestycyjny, to wszystko, co moi poprzednicy powiedzieli, powoduje to, że my się wstrzymamy od głosów przy tym głosowaniu. Dziękuję. Uchwała nr 58/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Ostróda za 2021 rok. Proszę o oddanie głosu. Za 3 osoby, przeciw 2 osoby i wstrzymało się 12 osób. Nieobecne są 4 osoby.